Czasami, kiedy wejdziesz sobie na jakiś live, pisze oczekiwanie na tą osobę, aby stream mógł się zacząć. I właśnie dzisiaj znajdziemy najstarszą, oczekującą transmisję na żywo w YouTube. A więc musimy zacząć od samych podstaw. Jeżeli wpiszemy sobie w Google, jaki był najstarszy stream na YouTubie, możemy dowiedzieć się, że najstarszy live odbył się w 2008 roku, bo wtedy właśnie YouTube odblokował tą funkcję. I o ile pomysł na ten odcinek dostałem od jednego z widzów, tak na angielskim YouTubie można znaleźć dosłownie dziesiątki przykładów, gdzie różni YouTuberzy opowiadają o tym, jaka była najstarsza transmisja na żywo na YouTubie. A więc na samym początku społeczność YouTuba myślała, że najstarszy oczekujący livestream znajduje się na kanale Mix, ponieważ na jego kanale co dziwne nie ma żadnego filmu, ale przez specjalny link można dostać się do niepublicznego livestreama, który jest już załączony od 2014 roku. Mało tego, o ile ten livestream oczekuje na kogoś, aby nadawał na żywo od 2014 roku, to w 2020 roku ktoś wbił na to konto i odpalił transmisję na żywo. W tym właśnie momencie oglądało to 25 tysięcy osób. Działo się dość dużo dziwnych rzeczy z tym live'em, ale poza tym, co wam powiedziałem przed chwilą, to bardzo mało wiadomo o tej sytuacji. I w sumie to tylko tyle, nawet nie wiadomo, o czym był ten live, kiedy się odpalił. I rok później została odnaleziona kolejna, najstarsza transmisja na żywo. Chociaż została ona utworzona w tym samym roku, co poprzednia, czyli w 2014, to jest starsza. Co ciekawe, czekamy na tą transmisję aż 7 lat. I przez ostatnie 7 lat nie została ona rozpoczęta ani razu. Więc kto wie, pewnie twórca tej transmisji wyszedł po mleko i zaraz wróci. Nie no, ale tak na serio to nawet nie podejrzewam, żeby kiedykolwiek ta transmisja się rozpoczęła. Ale co ciekawe, w opisie tej transmisji na żywo możemy zauważyć, że widnieją dwa słowa. Live talk. Podejrzewam, że ten live to miała być jakaś rozmowa czy coś w tym stylu, albo jakieś pogaduszki z widzami, ale w końcu ta transmisja nigdy się nie odbyła. W końcu 2 tygodnie temu został odkryty ostateczny, najstarszy, oczekujący live na YouTubie, który odbył się w 2013 roku i link do niego macie w opisie. Co ciekawe, w opisie jest bardzo ciekawa informacja. Zobaczcie sobie na to. Teraz przesyłasz strumieniowo gry i to jest nazwa gry za pomocą funkcji transmisji na żywo w grze. I ten gościu próbował rozpocząć live'a za pomocą funkcji w grze. Przynajmniej tym razem wiemy, o czym jest ten live, bo do poprzednich 2 live'ów nie mieliśmy pojęcia, o czym mogłyby być. No i w sumie to tyle z dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie w komentarzu live, a spróbuję wam dać serduszko. No i co, elo.